To mój mąż. Tak szczerze, to nie wiem, jak ma na imię. Zawsze bałam się zapytać. Właśnie wyszedł do pracy. Jakiej? Nie mam pojęcia. Takich rzeczy lepiej nie wiedzieć. Wydaje ci się to dziwne? A uwierz, że większość kobiet nie chce wiedzieć, co się dzieje z ich zdrowiem? To dopiero jest dziwne. A przecież badanie profilaktyczne może powstrzymać raka szyjki macicy. Wykonaj bezpłatną cytologię. Zdrowo jest wiedzieć, a mój mąż nazywa się Roman.